Cześć, witajcie. Dzisiaj unboxing telefonu, o który wielu z Was pytało. Jest to telefon chińskiej firmy Meizu. Czwartego, ile dobrze pamiętam, producenta telefonów komórkowych aktualnie na świecie. Firma bardzo dynamicznie się rozwija, podobnie jak Huawei czy Xiaomi. Z tym, że Xiaomi z wiadomych względów do Polski nie wejdzie i do Europy na razie też nie. Weszły jedynie kamerki, ale to nie jest dokładnie firma Xiaomi, tylko ta sama konglomerat. Natomiast nie jest to oficjalna dystrybucja telefonów firmy Xiaomi. Wracając do firmy Meizu. Dynamicznie zdobywa rynki światowe, nie tylko chiński. Oferuje jeszcze na razie lepsze ceny niż Huawei, który oferuje niezłą jakość, ale ceny już w tej chwili też nie są takie aż atrakcyjne. A więc zapraszam Was do unboxingu, na pierwszy rzut unboxingu telefonu chińskiej firmy Meizu, konkretnie modelu M2, zwanego też M2, Meizu M2 Mini. Opakowanie przypomina trochę produkty pewnej firmy ogrodniczej, sadowniczej. Wiecie, co mam na myśli. Niewątpliwie inspiracją dla Meizu jest ta firma. Na opakowanie jest dosyć eleganckie, małe, zgrabne. Nazwa tylko modelu M2 na przodzie. Z boku niebieski pasek. TCCM to jest dystrybutor na Europę, na polski rynek na pewno. Konkretnie informacja o tym, że jest to Premium Brands, dystrybutor marki Premium. Może w przypadku modelu MX5 bym się zgodził. Nie przesadzajmy, model M2 jest to model budżetowy. Budżetowy, chociaż nie tak do końca, jest to średnia półka w znakomitej cenie. Jedno tylko logo w jednym miejscu Meizu. I tylnia ścianka. Na tylnej ściance mamy informację o tym, że jest to model M578H, kolor white. Dostępne kolory inne to jest niebieski, różowy i srebrny. Srebrny jest chyba jako jedynym matowym kolorem, reszta jest błyszcząca. Pojemność 16 GB, oczywiście dwie karty SIM. Zamiennie, jest to hybrydowy slot, czyli dwie karty SIM bądź w standardzie nano SIM, podkreślam nano, nie micro SIM, jak również możliwość zamiany jednego z tych kart SIM na kartę micro SD, czyli albo mamy kartę pamięci, albo mamy dwie karty SIM obsługiwane. Co ciekawe, obie oczywiście obsługują LTE, więc nie jednocześnie, ale dual standby, ale obie na obu kartach możemy włączyć transmisję LTE. Mamy jeszcze informacje o modelu M2, jak również informacje, co jest w środku. Model M2, ładowarka, kabel USB, narzędzie do wyciągania tacki SIM i gwarantowany certyfikat. Informacja o wspieraniu wszystkich polskich sieci, prawie wszystkich. Jeżeli chodzi o 2G, mamy tutaj 900, 1800, 1900, czyli nawet w Stanach Zjednoczonych będzie nam działać ten telefon. Co do 3G jest na 900 i na 2100 MHz, tutaj też nie będzie problemów. Co do LTE, to mamy tutaj 1800, 2100 i 2600, wszystkie najpopularniejsze, szczególnie w Polsce 2600 i 1800 są wspierane. Nie wspiera ten model częstotliwości 800 MHz, jeżeli chodzi o LTE. Przyszłościowo może i wada, ale za te pieniądze i jeżeli chodzi o na razie dostępność tych sieci w Polsce, bo chyba tylko Sferia w tej chwili wspiera 800 MHz i częściowo Aero2, ale to szczątkowy zasięg, więc możemy uznać, że na razie tego problemu nie ma. Dodatkowo Wi-Fi dwusystemowe to bardzo istotne, A, B, G i N standard, Bluetooth 4.0, GLONASS GPS również, to jest zasługa procesora MTK, który jest w środku Mediateka. Natomiast mamy tutaj dwuzakresowy Wi-Fi, rzadkość w tej klasie cenowej, 5 GHz i 2,4 GHz również.
informacja o tym, żebyśmy używali tylko oryginalnych ładowarek Meizu do wbudowanej baterii. Informacja również o tym, że Meizu produkuje telefony, projektuje w Chinach. Mamy tutaj również informacje o polskim dystrybutorze. Telefon komórkowy Meizu M2, mobile phone M578H, 16 GB, kraj pochodzenia Chiny. Producentem jest firma z Hongkongu, Future Technology Enterprise Limited. Hollywood Plaza, niezły adres. A polski dystrybutor X.com. Nie dostałem tego telefonu od X.comu, jakby ktoś pytał. Więc jest to własny zakup. Dobrze, zobaczmy co w środku. Pudełeczko ściągamy elegancko, jak produkty jednej z ogrodniczych firm. Mamy tackę, czy raczej igiełkę do wyciągania karty SIM z logiem Flame. Flame to jest nakładka na system operacyjny. Sam telefon, o nim może za chwilę. Jak podniesiemy wstawkę, mamy instrukcję jedną, drugą. Kabel USB, standard 2.0 oczywiście, to nie jest 3.0 USB ani USB typ C, ale myślę, że to jest nawet korzystniejsze, bo na razie są bardziej powszechne. Ładowarka z logiem Meizu. U góry wkładamy wtyczkę, dosyć nietypowo w porównaniu z Samsungiem. Pojemność, tutaj będziemy mogli być może coś przeczytać. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Może teraz. Złapiemy ostrość. Może ja Wam przeczytam, co tutaj jest napisane. Mamy informację o tym, że jest to ładowarka o mocy 2A, 5V, 2A, czyli taka standardowa, jak na dzisiejsze standardy, chociaż troszeczkę mocniejsza niż te najsłabsze montowane w telefonach. Szczególnie budżetowych. Made in China, design by Meizu. Ładowareczka jest całkiem interesująca. 2 ampery to jest chyba w tej chwili taki zdrowy rozsądek, kompromis między szybkością ładowania a trwałością baterii, żeby bateria nie dostawała po tyłeczku. I ciekawostka, folklor chiński. Słuchawki niezałączone. To są właśnie słuchawki z pianki. Najnowsza technologia z 2015 roku, rodem z Chin, a całkiem poważnie gdzieś te oszczędności musiały się podziać. Dobrze, że chociaż w odróżnieniu od Moto G dali ładowarkę, tam słuchawek też nie uświadczymy. Dobrze, sam telefon jest opatulony folią z logiem Meizu, tu mam jakieś napisy. Enjoy Premium User Experience i wizytuj naszą stronę w celu ściągnięcia najnowszych firmware'ów. Tutaj mamy również informację o nietypowej nakładce. Tutaj delikatnie właśnie podnosimy palcem, aby otworzyć listę aplikacji w tle uruchomionych. I tutaj ta sama informacja, również informacja o tym, że tu mamy przycisk Power On i głośniej, ciszej. Nie wiem, czy nam to złapie kamera, może nie. Dobrze, co mamy z drugiej strony? To jest wersja kolorystyczna biała. Jest ona błyszcząca, tak samo jak niebieska i różowa, tylko ta szara, srebrna, imitująca metal jest matowa. Dioda doświetlająca LED, aparat z tyłu 13 megapikseli, całkiem niezłe zdjęcia w dobrym oświetleniu. Instrukcja instalacji karty, tacki z kartami SIM. Mamy informację o tym, że wspiera 2G, 3G, 4G i informacja, że musi być to nano SIM. Informacja również o drugim SIM-ie albo karcie microSD. I tutaj wsparcie już tylko dla 2G, czyli na jednej karcie mamy LTE, na drugiej mamy tylko 2G.
Lepsze to niż nic. Większość telefonów i tak wspiera właśnie takie rozwiązanie. Względnie wspierają 3G i 2G. Tutaj jest 4G i 2G, więc zawsze jest to jakiś drobny, ale postęp. Informacja również, żeby właściwie włożyć kartę. Informacja o tym, że w jakichś sytuacjach można 7 sekund przytrzymać klawisz wyłącznika, aby wyłączyć ten telefon. Wbudowana bateria. Logo z numerami modelu jeszcze jest tutaj i to mogliby sobie darować. Design by Meizu, made in China. Meizu, to rozumiem, ale sam napis mogliby sobie darować. Przednia część jest czarna, niezależnie od wersji kolorystycznej. Ekran 5 cali. Kamerka 5 megapikseli. Przednią część pokrywa japońskie szkło Dragon Trail. Jest troszeczkę gorsze niż, słabsze niż Gorilla, ale jest to lepsze rozwiązanie niż plastik, który jest zmontowany w wielu tanich konstrukcjach. Tutaj mamy slot na kartę SIM i micro SD. Ale tego chyba nie wyostrzymy. A może? Niespecjalnie na białym udaje się wyostrzyć. Co mamy jeszcze? Na dole śrubki dwie oraz port micro SD. Mikrofon jeden i głośnik. Wielu narzeka na jego umiejscowienie. Są plusy i minusy takiego rozwiązania. I jedyne z prawej strony, jedyne klawisze, konkretnie power on i volume głośniej, ciszej. U góry mamy jeszcze mini jacka. Jak widać, jest tam, są tam styki widoczne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam telefon. Zestaw sprzedażowy jest, może włączymy w międzyczasie telefon. Zestaw sprzedażowy jest skromny, ale przynajmniej jest ładowarka. Cena tego telefonu. Bo nie powiedziałem jeszcze, że ekran jest HD. To jest optymalna według mnie dla 5 cali rozdzielczość. Nie obciąża za bardzo ani procesora, ani baterii, natomiast daje już przyzwoitą rozdzielczość. Ekran pokryty, tak jak powiedziałem, szkłem Dragon Trail. Procesor 4-rdzeniowy, ale nowoczesny 64-bitowy MediaTek A53 rdzenie, 2 GB pamięci operacyjnej, 16 GB pamięci wewnętrznej, z których dostępnych jest około 10 GB dla użytkownika. Oczywiście można rozszerzyć to kartami pamięci. Android 5.1 z nakładką Flame OS chyba 4.6 w tej chwili. I to wszystko za 599 zł w Polsce w oficjalnej dystrybucji, bądź też za około 110 dolarów plus cło, jakie będzie trzeba zapłacić, jeżeli sprowadzamy ten telefon z Chin. Tylko wtedy trzeba będzie bawić się z systemem operacyjnym, ponieważ w polskiej dystrybucji mamy pełne spolszczenie, a wersje chińskie, z wersjami chińskimi różnie to bywa. Trzeba będzie wtedy bawić się w podmienianie ROMu. Nie jest to trudne, aczkolwiek nie sądzę, żeby ktoś, kto wydaje 600 zł za telefon czy 450, chciałby bawić się w większości wypadków. Nie mówię, że takich wyjątków nie będzie w wgrywanie oprogramowania samodzielnie. Poza geekami oczywiście. Porównanie do najbliższej konkurencji, może nie chińskiej, chociaż w tej chwili to już jest Lenovo, Moto G. Moto G, która wielkościowo jest trochę większa, powiem Wam. Jest większa, grubsza, ma w większości wypadków w tej cenie oczywiście, jeżeli porównamy wersję, którą ja posiadam, 1 GB, bo tylko ona może konkurować cenowo z Meizu, jest droższy, w zasadzie ma tylko wodoodporność na plus, ma słabszy procesor, bo Qualcomm 410 w testach okazuje się słabszy od MediaTeka, 64-bitowego również, oba na rdzeniach A53, i co więcej, jest grubszy, jedynie wodoodporny to na plus.
No i kolejny plus, czysty Android. Tutaj niestety mamy Flame OS, to znaczy mamy Androida, ale z nakładką Flame OS w tej chwili nie ma żadnego takiego bardzo stabilnego wydania czystego Androida. Ja oczywiście o tym telefonie nagram jeszcze parę innych filmów, o tym jak wygląda menu, jak się sprawuje ten telefon. Na razie chciałem Wam tylko pokazać zestaw sprzedażowy, więc zapraszam Was do komentowania filmów, łapek w górę, pytań oczywiście w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć, oglądania innych moich filmów i subskrypcji kanału, aby żaden film Was nie przepadł i żebyście żadnego filmu nie przegapili. Hej, hej, dzięki za uwagę.